W tym filmie obliczymy, ile to jest 438 minus 272. I żeby sobie pomóc, posłużymy się klockami dziesiętnymi, pokazującymi wartości na poszczególnych miejscach dziesiętnych, na pozycjach dziesiętnych. 438, czyli 4 setki, 1 setka, 2 setka, 3 setka, 4 setka, 3 dziesiątki, 1 dziesiątka, 2. Trzecia I 8 jedności. Możemy tutaj je policzyć. I od tej liczby odejmujemy 272, czyli dwie setki tutaj, 70 albo inaczej, 70 i dwie jedności. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie sami to obliczyć. Po kolei. Najłatwiej zacząć od najniższej pozycji, czyli od jedności. Mamy 8 jedności i chcemy od nich odjąć 2 jedności. Powinno być łatwo. Zabieramy 2 i zostaje nam 6 jedności. 6. Przesuwamy się o jedną pozycję dalej do pozycji dziesiątek. Pozycja dziesiątek jest o tyle ciekawa, że mamy 3 dziesiątki i chcemy od nich odjąć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dziesiątek. Jak mamy zabrać 7, dziesiątek, skoro mamy tylko 3 dziesiątki? Możemy sobie pomóc pozycją setek. Możemy pożyczyć z pozycji setek. Możemy tę jedną setkę przesunąć na pozycję dziesiątek i, żeby się wszystko zgadzało, możemy zamienić tę jedną setkę na równoważne 10 dziesiątek. Stąd zabraliśmy jedną setkę, a tu dodaliśmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dziesiątek. Jest to o tyle przydatne, że to ciągle jest ta sama liczba 438, ale teraz mamy 10 plus 3 dziesiątki, czyli 13 dziesiątek. A od 13 dziesiątek możemy bez problemu odjąć 7 dziesiątek. Zabieramy jedną dziesiątkę, drugą, trzecią. Czwartą, piątą, szóstą i siódmą, i zostało sześć dziesiątek. Do tego momentu w wyniku odejmowania zostało nam sześć dziesiątek i sześć jedności. Odejmujemy dalej. Na pozycji setek od trzech setek odejmujemy dwie setki. Zabieramy jedną setkę i zabieramy drugą setkę. I zostaje jedna setka. Jedna setka, sześć dziesiątek i sześć jedności. Czyli wynik odejmowania to 1 setka 6 dziesiątek i 6 jedności, czyli 166.